Musimy ustalić, jakiego rodzaju głosu szukacie. Wolelibyście niski i głęboki, czy może wysoki i piskliwy? Zrobię, o co tylko poprosicie. W końcu jestem lektorem i mogę mówić do końca świata jeszcze dłużej. Witam wszystkich siedzących w studiu. Dzień dobry. W świecie, w którym czas nie istnieje, gdzie człowiek jest nic nieznaczącym trybikiem. O coś takiego wam chodziło? W ciągu zaledwie tygodnia sytuacja na Bliskim Wschodzie znacznie się zaostrzyła. Nie jesteśmy w stanie tego pojąć. W Jerozolimie dzieją się rzeczy dotyczące nas wszystkich. To jest ostrzeżenie. Przyznajcie, że ten krótki trailer jest niezwykle wciągający. Zdanie tylko mądrzy zrozumieją i ocaleją naprawdę przyciąga uwagę. Cieszę się, że mogę tu być. Producenci zaoferowali mi prowadzenie tego programu, bo jestem raczej sceptyczny i niezbyt religijny. Zapytali, czy chcę wyruszyć w podróż życia. Jak mogłem im odmówić? Przekazano mi teczkę z dokumentami. Nie ma tu zbyt wiele informacji, bo wspólnie poznamy je w trakcie programu. Przyjrzałem się jednak zarysowi. Jeżeli zawarte tu informacje okażą się prawdziwe, to życie nas wszystkich ulegnie zmianie. Niektórzy twierdzą, że starożytne cywilizacje nawiedzały istoty z innych światów i wymiarów. Ponoć przybywali, by ostrzec ludzkość przed wydarzeniami w przyszłości, przed wydarzeniami, które wpłyną na życie nas wszystkich. Proroctwa Daniela. On May 14 maja 1948 roku serwisy informacyjne donosiły o pierwszym z wydarzeń. Od tego czasu wypełniło się ponad 100 przepowiedni. Masowo zaczynają się dziać niezwykłe rzeczy. Mogą one postawić ludzkość w zupełnie nowej sytuacji. Niestety większość ludzi jest tak egoistycznie zajęta własnym życiem i swoimi problemami, że nie dostrzega tego, co się dzieje. Nie widzą nadciągającej burzy. Do tej pory ludzkość kilkakrotnie spodziewała się wypełnienia biblijnych przepowiedni. Jednak koniec świata nie nastąpił. Układanka nigdy nie była kompletna. Brakowało ważnego elementu, Izraela. Teraz sytuacja jest inna. Bóg daje nam przepowiednie i znaki. Wiemy nie tylko, co się wydarzy, ale także, co powinniśmy zrobić, zanim przepowiednia się wypełni. Zapytacie, czy to prawda? Czy to ma jakiekolwiek znaczenie? To tak, jakby ktoś pytał, czy powinien przejmować się tym, że wykryto mu cień na prześwietleniu płuca. Albo czy warto martwić się wynikami badania krwi? Jeżeli się nie mylę, to konsekwencje poniesie każdy z nas. To, co się obecnie dzieje, szczególnie na Bliskim Wschodzie, może doprowadzić do światowego kataklizmu. Oczywiście, jeżeli księgi się nie mylą. Konsekwencje uderzą w każdego żyjącego człowieka. Nie będzie od nich ucieczki. Trzeba być na to gotowym. W dobie kryzysu nikt nie może powiedzieć, że sytuacja na Wall Street czy w londyńskim City nie ma na niego żadnego wpływu. To, co się tam dzieje, ma wpływ na każdego z nas. Na nasze wydatki, plany wakacyjne, renty i emerytury.
Ponosimy bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje tych wydarzeń. A moc biblijnej przepowiedni jest tysiąckrotnie silniejsza. Brzmi to jak fantastyka popularnonaukowa. Z drugiej strony wydarzenia, o których mówi przepowiednia, naprawdę mają miejsce. Zacznijmy naszą podróż od sprawdzenia, czy pisma, na które wielu się powołuje, są autentyczne. Zobaczmy, czy naprawdę są tym, za co się je uważa. Jestem wykładowcą judaistyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Exeter. Znam kilka języków, w tym sumeryjski, akadyjski, aramejski i oczywiście hebrajski, grecki i arabski. Jesteśmy w Jerozolimie, gdzie w Muzeum Izraela, w specjalnym sanktuarium, przechowuje się zwoje z Nadmorza Martwego. Nie ma żadnych wątpliwości co do autentyczności Starego i Nowego Testamentu. Zwoje z Nadmorza Martwego datowane są na II i I wiek przed naszą erą. Udowodniły, że Stary Testament już wtedy istniał w formie niewiele różniącej się od obecnej. Nowy Testament bez wątpienia pochodzi z I wieku naszej ery. Biblia to najważniejsza ze wszystkich ksiąg świata. To niezwykły dokument spisany w trzech różnych językach przez wielu autorów i na przestrzeni wielu wieków. Autorzy mieli różne osobowości, pochodzili z różnych miejsc i środowisk. Dlatego język Księgi Jeremiasza różni się znacznie od języka z Księgi Ezechiela. Pomimo tego, dokument ten jako całość jest niezwykle spójny. Nie można udowodnić, że Biblia odpowiada wydarzeniom historycznym. Takie roszczenia nie mają sensu. Z drugiej strony nie odkryto nic, co dyskredytowałoby Biblię. Wręcz przeciwnie, dowody wskazują na jej wiarygodność. Już prorok Daniel, a później sam Jezus, wspominali o tym, że kiedyś tak się stanie. Głosili, że ludzie skoncentrują się tak bardzo na życiu osobistym, karierach i ambicjach, że zapomną o sprawach wieczności i Bogu. Jezus porównał to do czasów Noego. Wtedy także ludzie byli tak zaabsorbowani sobą, że nie zwracali uwagi na to, co się wokół dzieje. Dlatego nie byli gotowi do ucieczki, gdy zaczęło się wypełniać to, przed czym ich przestrzegano. Skupieni na doczesnym życiu, nie dostrzegli zagrożenia. Wyjątkiem była zaledwie nieliczna grupka wiernych. Za czasów Daniela żyli ludzie, którzy rozpoznali znaki. Podobnie będzie, gdy nadejdą czasy ostateczne. Ludzie roztropni zrozumieją. Jednak, jak ostrzega Daniel, nie będzie to dane przewrotnym. Daniel mówi też, że będzie ratunek. Kontynuujmy naszą podróż. Przeczytam teraz pierwsze trzy przepowiednie. Izrael będzie rozproszony, wzgardzony i zgromadzony. Te wydarzenia wskażą, że rozpoczęło się odliczanie do apokalipsy. As Jesus
Jak ostrzegali Jezus i Daniel, Rzymianie zniszczyli Jerozolimę. Żydów wypędzono z miasta Izraela na przestrzeni I i II wieku. Żydzi rozproszyli się po Europie, Azji i Afryce, dotarli aż do Nowego Świata. To fakty. Rozproszy was Pan między narodami i mało z was zostanie wśród obcych ludów, dokąd was Pan uprowadzi do niewoli. Życie twe będzie u ciebie jakby w zawieszeniu. Będziesz drżał dniem i nocą ze strachu. Nie będziesz pewny życia. Historia obfituje w przykłady antysemityzmu. Choć to zupełnie nielogiczne, Żydzi byli prześladowani w każdym kraju, w którym przyszło im żyć. Haniebną historię przepowiedziano w Torze. Mówi o niej rozdział 28 Księgi Powtórzonego Prawa oraz rozdział 26 Księgi Kapłańskiej. Izajasz i Jezus wprost mówili o tym, że Żydzi powrócą do swojej ziemi i do swojego miasta. Przepowiednia się wypełniła. Jak napisano w księdze Ezechiela, tak mówi Bóg. Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron i prowadzę ich do ich kraju. Przez całe wieki Żydzi nie mogli wrócić do swojej ziemi, nie mogli ponownie stać się narodem. Udało się to dopiero w 1948 roku. Jak to możliwe, że naród żydowski się odrodził, że po 2000 lat wygnania Żydzi odzyskali swoje miasto? Pisma to przepowiedziały. Powrót Żydów do Jerozolimy to według Nowego Testamentu znak nadchodzącego końca świata. Żydzi od zawsze pragnęli powrócić do Izraela. Od wieków kierujemy nasze serca ku Jerozolimie, która jest centrum naszego świata. Tak więc dla nas to naprawdę spełnienie przepowiedni. Słowa proroków stały się rzeczywistością. Żydzi powrócili do ojczyzny. Nasze państwo istnieje po raz pierwszy od 2000 lat. To wydarzenie bez precedensu. Rabin Richman powiedział, że prowadzony do komory gazowej Żyd umarłby ze śmiechu, gdyby ktoś powiedział mu, że wkrótce powstanie państwo Izrael i że po raz pierwszy od 2000 lat Żydzi staną do walki. Wydawało im się to niemożliwe, ponieważ Żydzi stracili wszelką nadzieję. Przyjrzeliśmy się przepowiedniom dotyczącym wygnania i nienawiści. Bez wątpienia istnieją dowody ich spełnienia. Trzeba przyznać, że Adolf Hitler zrobił co w jego mocy, żeby pozbyć się Żydów z powierzchni ziemi. Skąd ta nienawiść? Przywódca Hezbollahu mówi, że dzięki powstaniu Izraela nie trzeba już ścigać Żydów po całym świecie. Dlaczego ludzie nienawidzą Żydów? Skąd wzięła się fala antysemityzmu na całym świecie? A co z powrotem do Izraela w 1948 roku? Przepowiednie zdają się spełniać. To z Księgi Zachariasza. Przepowiednia ma prawie 2000 lat. W owym dniu uczynię Jeruzalem ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto go spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy. Wszystkie narody się zgromadzą przeciw niemu.
Z perspektywy historycznej już samo istnienie państwa Izrael jest kwestią problematyczną dla wielu muzułmanów żyjących w tym regionie. Na tych ziemiach od zawsze współistnieli wyznawcy różnych religii. Dlatego w chwili obecnej roszczą oni sobie prawa do tych terytoriów. W tym kontekście powstanie Izraela, państwa opartego głównie na judaizmie i roszczącego sobie wyłączne prawa do tej ziemi, musiało wywołać zamieszanie. Trzeba pamiętać, że historia tych ziem sięga nie wieku XX, ale tysiące lat wstecz. Sytuacją na Bliskim Wschodzie interesują się międzynarodowe media i dyplomaci. To niewiarygodne, jak wiele uwagi poświęca się temu stosunkowo niewielkiemu miastu i państwu. Mówi się o nich w mediach niemal codziennie. Trzeba zrozumieć, że Jerozolima jest świętym miastem trzech religii: chrześcijaństwa, judaizmu oraz islamu. Na przestrzeni wieków przedstawiciele każdej z nich rościli sobie prawa do miasta. Pewne jest jednak, że pierwszymi osadnikami na tych terenach byli Jebuzyci. Później Jerozolimę z ich rąk odbił król Dawid, chociaż Żydzi byli obecni w Jerozolimie jeszcze wcześniej. Uznaje to nawet islam. Chodzi tu o czasy Abrahama, Izaaka i Jakuba. Żydzi to najdawniejsi mieszkańcy tych ziem. Muzułmanie pojawili się tu po najazdach w VII i VIII wieku. Nie byli to Arabowie, ale Turcy, którzy zostali tu przez cały okres świetności Imperium Otomańskiego. Później, podczas I wojny światowej, ziemię te podbili Brytyjczycy. Zdawało się, że dzieło tworzenia państwa żydowskiego zostanie przerwane. Jednak ktoś tam u góry miał inne plany. W ciągu 6 dni pokonaliśmy wroga na każdej z 4 granic. Jerozolima stała się stolicą narodu i państwa żydowskiego. Król Dawid ogłosił ją stolicą Boga na ziemi 3000 lat temu. Tak więc niewielkie wojsko Izraela pokonało sprzymierzone armie Syrii, Egiptu i Jordanii. W 1967 roku Jerozolima ponownie stała się stolicą Izraela. Wielu jednak upierało się, że jest nią Tel Awiw. Jerozolima to nie obozowisko, to nasza stolica. Przejdźmy do księgi Sofoniasza, spisanej 2,5 tysiąca lat temu. Wtedy bowiem przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie. Kiedy mówię Maszmech, czyli gdy pytam o Twoje imię, mówię do Ciebie językiem Biblii. Można powiedzieć, że to cud. Przybyli tu ludzie ze wszystkich zakątków świata, mówiący tuzinem różnych języków. I nagle język, który był niczym śpiąca królewna, powrócił do życia. W teczce znalazłem już przepowiednię proroka Ezechiela sprzed ponad 2,5 tysiąca lat. W czasach ostatecznych przywrócona zostanie sykla, pradawna moneta żydowska. Wiecie, co to jest? Rozproszeni, zgardzeni i zgromadzeni. Odzyskali stolicę, język i oczywiście sykle. Przepowiednie się spełniły. Możecie na to popatrzeć na dwa sposoby. Dla jednych będzie to po prostu zbieg okoliczności. Inni zastanowią się, czy aby na pewno. Jak myślicie? Zobaczmy, co jeszcze nas czeka.
Prawie 3000 lat temu prorok Izajasz powiedział: każe wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach, zamienię pustynię na po jeziorze, a wyschniętą ziemię na wodotryski. Tak pisał Izajasz w 740 roku przed naszą erą. Na pustyni zasadzę cedry, akacje, mirty i oliwki. Izrael zakwitnie, rozrośnie się i napełni powierzchnię ziemi owocami. I będą mówić: ten spustoszony kraj stał się jak ogród Eden. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia. Niech się raduje step i niech rozkwitnie. Każda przepowiednia to znak, ostrzeżenie dla niedowiarków. Od spustoszonego kraju do ogrodu Eden. To też się spełniło. Żydowscy prorocy przewidzieli, że po odrodzeniu narodu te tereny zostaną zalesione. Przepowiedzieli też, że Izrael stanie się krajem rolniczym. Przed powstaniem państwa żydowskiego te ziemie były jałowe. Znaleźć można tu było jedynie bagna lub pustynie. Co ciekawe, Turcy nałożyli nawet podatek od uprawy drzew. W 1948 roku rozpoczął się Narodowy Plan Zalesiania. Przepowiednia wypełniła się co do słowa. Izrael jest teraz ogrodem Bliskiego Wschodu. Nigdzie indziej nie przemieniono tylu pustynnych terenów w ziemie uprawne. Tylko Izraelowi udało się sprawić, by pustynia zakwitła. Pierwsi osadnicy zastali tu pustynię i słoną wodę. Mimo tego próbowali zakładać sady. To było naprawdę nie lada wyzwanie. Ja zaczynałem od uprawy śliwek, brzoskwiń, moreli i innych owoców. Teraz mamy największy w kraju gaj oliwny. Eksportujemy oliwę na cały świat i idzie nam naprawdę dobrze. A z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą nim opływać. Uwolnię z niewoli lud mój izraelski. Odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać. Zasadzą winnice i pić będą wino. Założą ogrody i będą jeść z nich owoce. Izrael zakwitnie i rozrośnie się i napełni powierzchnię ziemi owocami. To tylko niektóre delikatesy z Izraela. Granaty, papryka, ciasta, pomidorki, melony i czekolada. Ktoś najwyraźniej już jej próbował. Wino izraelskie. Cudowny zapach. Doskonałe. Przemiana Izraela jest niezwykła. Była możliwa dzięki ciężkiej pracy mieszkańców kibuców, poczynionym inwestycjom oraz rozbudowanemu systemowi nawadniania. Prawda jest taka, że każdy inny kraj w tym regionie miał predyspozycje, by czegoś podobnego dokonać. Zastanawiające jest to, dlaczego udało się wyłącznie Izraelowi. Czy to dzięki temu, że Żydzi są sprytni i pracowici,
A może dlatego, że zostało to przepowiedziane? Izrael się odrodził, serce kraju bije w Jerozolimie, a ziemia napełniła się owocami. Z mojej teczki wynika, że przyjrzymy się teraz wydarzeniom, które towarzyszą nam od wielu lat. Ponoć te znaki w czasach ostatecznych przybiorą na niszczycielskiej sile i intensywności. Pisma mówią o czterech kategoriach klęsk, które nastąpią przed końcem świata. Pierwsza z nich związana jest ze środowiskiem naturalnym. Chodzi tu o klęski żywiołowe, trzęsienia ziemi, zarazy, głód itd. Według przepowiedni będziemy doświadczać klęsk żywiołowych. Chyba wszyscy się zgodzimy, że to już się dzieje. Wystarczy włączyć telewizor, aby usłyszeć wieści o tsunami, powodziach i trzęsieniach ziemi. W dodatku wydaje nam się to czymś zwyczajnym. W ciągu ostatnich 5 czy 10 lat tak często słyszeliśmy o klęskach, że już nie robią na nas wrażenia. Kolejna kategoria to wojny, czyli katastrofy wywołane przez człowieka. Większość wybucha na tle konfliktów etnicznych. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych. Uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Czyli będzie jeszcze więcej klęsk żywiołowych. To dzieje się właściwie na naszych oczach. Zachowanie ludzi doprowadzi do wydarzeń ostatecznych. Ta przepowiednia także już się spełnia. Kult bezprawia, upadku moralnego i chciwości. Nowy Testament mówi o tym, że przed końcem świata zapanuje bezprawie. W dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich. Nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Zachodnia cywilizacja odeszła od chrześcijaństwa i stała się neopogańska. Równocześnie zatracają się wartości moralne. Molestowanie seksualne, gwałty, narkotyki, zbrodnie. Chodzi tu o ogół społeczeństwa, ale także o Kościół chrześcijański. Patrząc na te przepowiednie, zaczynam rozumieć, że są wzajemnie powiązane. Jedno wydarzenie pociąga za sobą następne. Kolejny punkt na mojej liście to rozczarowanie duchowe. Ponoć to jeden z ważniejszych znaków nadciągającego końca świata. Rozczarowanie duchowe stanie się udziałem milionów ludzi, którzy szukają znaków i cudów. Ta przepowiednia także się spełnia. Na przestrzeni lat zwiększyła się liczba osób zwracających się o pomoc do Reach Out Trust. To ludzie, którzy czują się oszukani przez kościoły czy grupy, które wydawały im się chrześcijańskie. Ci ludzie odkryli, że to, co im tam mówiono, nie było prawdą.
Postanowiliśmy się temu bliżej przyjrzeć. Co ciekawe, okazało się, że Biblia nadmienia podobne wydarzenia związane z nadejściem czasów ostatecznych. Według księgi właśnie wtedy takie religijne rozczarowanie będzie się nasilać. Jezus często mówił o rozczarowaniu Kościołem chrześcijańskim. Chodzi tu o fałszywych nauczycieli, proroków i mesjaszów. Przez te lata widzieliśmy, jak wierni odwracają się od kościołów chrześcijańskich, jak oddalają się od biblijnej prawdy. W ostatnich latach tradycyjne nauczanie zostało wyparte przez telepastorów. Ewangelizacja kojarzy się z rozrywką i finansowymi przekrętami. Niestety właśnie z tego powodu ludzie odrzucają Słowo Boże, a Jezus przestrzegał przed takimi postawami. Mówił, że wielu przyjdzie pod Jego imieniem i wielu w błąd wprowadzą. Pismo nazywa to wielką apostazją, czyli odejściem od prawdy. Myślę, że wina leży głównie po stronie kościołów chrześcijańskich. Zdaje się, że zrobiły one wszystko, aby całkowicie zdyskredytować Biblię jako dokument, pomijając całą chrześcijańską otoczkę. Jezus był niezwykle barwną postacią i mówił wiele ciekawych rzeczy. Ludzi jednak zniechęca wizerunek chrześcijaństwa. Ale Biblia to fundament chrześcijaństwa. Skostniałe chrześcijaństwo Biblię ignoruje. Wiemy, że to jest znak nadejścia człowieka bezprawia, jak inaczej nazywa się antychrysta. Ludzie mają wolną wolę, by w niego wierzyć. Innymi słowy, jeżeli chcesz wierzyć w fałszywych proroków i mesjaszów, Bóg ci na to pozwoli. Pojawieniu się Jego towarzyszyć będzie działanie szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów. Dla kogo jest to ostrzeżenie? Dla tych, którzy uważają się za chrześcijan i którzy powinni mieć nieco więcej rozumu. Apostazja to fakt. Widzimy ludzi, którzy odeszli od biblijnej moralności i stali się nie tylko zwyczajnie niewierzącymi, ale zdemoralizowanymi, rozpustnymi i pozbawionymi uczciwości. Nie miałem pojęcia, że członkowie Kościoła chrześcijańskiego zaprzestali studiowania Biblii. Powiedziałem doktorowi Bajro, że zawsze uważałem ją za najważniejszą z ich ksiąg. Ludzie nie studiują już Biblii i nie wiedzą, co w niej zawarto. Muszą więc polegać na kaznodziejach, którzy nauczają ich tego, co im samym danego dnia wydaje się najważniejsze. Świat zajęty będzie własnym losem, a ludzkość będzie desperacko poszukiwać przywódcy, Zbawiciela. Tak mówi przepowiednia. Ale czy to prawda? W temacie broni nuklearnej znajdujemy się w krytycznym momencie. Nie chodzi tu jedynie o interesy Ameryki. Trzeba powstrzymać wyścig zbrojeniowy na Bliskim Wschodzie, który może pchnąć ten region na niebezpieczny tor. Klęski żywiołowe, kryzysy ekonomiczne, polityczne i wojenne nałożą się na siebie. Epicentrum wydarzeń będzie Bliski Wschód. Zdesperowana ludzkość spojrzy na przywódcę politycznego jak na Zbawiciela. To ciekawe, ale właśnie teraz ruchy New Age oczekują na tak zwanego Maitreya, buddyści na piątego Buddę, Żydzi na Mesjasza, a chrześcijanie na powtórne przyjście Chrystusa. Ten duchowy oszust objawi się ludziom wszystkich wyznań. Uda mu się zjednoczyć wszystkie religie pod płaszczem polityki. Udając Mesjasza, będzie mówił, że jest w stanie zagwarantować dobrobyt i pokój pogrążonym w chaosie ludziom.
Przerażeni ludzie będą naśladować człowieka zamiast Boga. Nowy Testament nazywa tego człowieka człowiekiem grzesznym i antychrystem. Dojdzie on do władzy dzięki skorumpowanym członkom wspólnot religijnych. Czy to możliwe, aby świat miał jednego przywódcę? Sądzę, że jeden kraj ma potencjał zagwarantowania pokoju na świecie. Mimo wielu popełnionych błędów, Stany Zjednoczone mają taką szansę. Pokój jest możliwy. Wiemy, że Bóg ma taki plan. Ale my tu na ziemi musimy się do tego przyłożyć. Niech pokój Boga będzie z wami. Dziękuję. Świat pragnie pokoju. Świat pragnie lidera, który do tego pokoju doprowadzi. Myślę, że ludzie czekają na przywódcę, który zagwarantuje pokój. Rok temu bez wahania powiedziałbym, że najbardziej oczywistym kandydatem jest Barack Obama. Jednak to właśnie on sam udowodnił, że jedna osoba nie jest w stanie podołać temu zadaniu. Coś takiego nigdy nie będzie możliwe. Potrzebny nam lider otoczony ludźmi. Jeden człowiek zwyczajnie nie wystarczy. Ale ten jeden człowiek musi głosić słowo. Chodzi mi o nowy porządek świata. Nie ten, o którym czyta się na stronach o teoriach spiskowych. Nie taki, w którym ludziom szczepia się chipy, żeby ich kontrolować. Chodzi o taki świat, w którym wszystkim będzie dobrze, gdzie ludzie żyją dostatnio i gdzie inwestuje się w lokalne infrastruktury. Chodzi mi o świat, z którego wszyscy będziemy dumni, który da początek nowej erze ludzkości. Nie mówię, że to się uda. Z odpowiednim przywódcą mamy jednak szansę. Jestem optymistką. Zresztą, jeżeli chce się czegoś takiego dokonać, nie można być pesymistą. Widzę, że zastanawiasz się, czy są złe strony nowego porządku. Przedstawiłam plusy, a ty chcesz wiedzieć, czy są minusy. Niestety są. Światowy rząd powstanie tylko, jeżeli ludzie stracą wiarę we własne kraje. Muszą uwierzyć w potężniejszą siłę, która ich ocali. Gdyby Izrael zaatakował Iran, na całym świecie mogłoby dojść do serii ataków sterowanych przez irańskich sojuszników. To wywołałoby strach ludzi, ponieważ wojna toczyłaby się tuż obok nich. Wojna nie działaby się gdzieś na Bliskim Wschodzie czy w cieśninie Ormus. To byłaby wojna toczona w sąsiedztwie. Po serii ataków terrorystycznych ludzie zaczęliby szukać lidera. Potrzebowaliby kogoś, kto mógłby ich obronić. Zwróciliby się więc do własnego państwa o zaostrzenie kontroli. Zapytaliby, co może ono zrobić, by zagwarantować im bezpieczeństwo, i to mogłoby oznaczać powstanie złego, nowego porządku. Porządku, który szybko mógłby obrócić się w tyranię i wydać lidera na kształt Hitlera. Jeżeli światowy lider stanie się tyranem, zagrożona jest demokracja, sprawiedliwość i wolność. W XX wieku w wielu krajach pojawili się dyktatorzy. Mieliśmy Hitlera, Stalina, Mao Tse-tunga i Pol Pota. Ci narodowi dyktatorzy wywoływali wojny. Na szczęście powstrzymała ich międzynarodowa interwencja. Nie ucierpiały ani wolność, ani demokracja. Demokracja nie była ofiarą w końcu.
Wyobraźcie sobie, że jest tylko jeden światowy rząd. A jeżeli jego lider będzie tyranem, kto go powstrzyma? Mamy nadzieję, że los się tak nie potoczy. To mogłoby zagrażać naszym prawom, naszej wolności i życiu. Antychryst sprawia, że wszyscy mali, wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na prawą rękę lub na czoło. I nikt nie może kupić ani sprzedać, kto nie ma znamienia. Dalej z Apokalipsy ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego i tych, którzy pokłonu nie oddali bestii, ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. Zobaczmy film. Pisma mówią o nowym rodzaju waluty. Niektórzy mówią, że będzie to mikrochip szczepiony w czoło lub prawą rękę. Dzięki niemu będzie można dokonywać zakupów. Z kolei bez niego nie będzie można ani nic kupić, ani sprzedać. Instytucje finansowe poszukują następcy kart kredytowych. Chodzi o coś, co będzie działało na podobnej zasadzie, a czego nie będzie można podrobić. Najnowsze technologie zwracają się w stronę implantów. Kolejna rewolucja to bez wątpienia nanotechnologia. Powstaną struktury, które dokonają zmian na poziomie atomowym i cząsteczkowym. Mogą one przyjąć formę mikrochipów. Ludzie będą naszpikowani technologią. Eksperymenty na ludziach już trwają. Odpowiednia technologia istnieje. Księga Apokalipsy mówi, że to będzie właśnie nowa waluta. Bez niej nic się nie kupi ani nie sprzeda. Ktokolwiek kontroluje technologię, kontroluje też nasze życie. W obecnej chwili jest to głównie państwo, które wdraża i nadzoruje nowe technologie. Państwo przejmuje też kolejne sektory gospodarki. Niestety te nowoczesne technologie, które kontrolują nasze życie, mogą zostać użyte w niecnych celach. Głównym celem całego tego systemu jest zredukowanie człowieka do ciągu cyferek. Dzięki nim będzie można korzystać z usług świadczonych przez państwo i po prostu prowadzić normalne życie. Będziemy identyfikować się ciągiem cyferek. Nie jesteśmy przeciwni technologii. Chodzi o to, żeby istniejące rozwiązania odpowiednio zabezpieczyć. Niebezpieczne jest to, że firmy i państwa uważają się za właścicieli naszych danych, a one przecież są nasze. I to my powinniśmy być w ich posiadaniu. Skoro dotyczą nas, to należą do nas. Dane można przecież wykorzystać przeciwko komuś. Dlatego to my powinniśmy decydować, do czego zostaną użyte. Nasze dane powinny należeć do nas, a nie do narodowego czy międzynarodowego systemu, który uważa, że aby móc płacić za usługi, trzeba zgodzić się na nieustanne śledzenie. Basically live under a constant state of surveillance.